W domu moim najważniejszą osobą był Konrad Kozera, brat mój najstarszy. On to był założycielem pracy w organizacji podziemnej. Cała moja rodzina była podporządkowana temu, co Konrad zdecyduje. Przed wojną dbał o to, żeby dzieciaki młodsze uczyły się, musiał pomagać swoim rodzicom. A w czasie wojny zwerbował nas wszystkich do pomocy, bo jesteśmy Polakami i trzeba działać. Cóż ja, dziewczynka 14, 15, 16 lat, co mogłam robić? Ano, mogłam przygotowywać paczki dla ludzi, którzy byli aresztowani i trzeba było im donieść, zanieść po cichu, bo ktoś z rodziny został aresztowany, to Asia pójdzie, Joanna tam poleci. Nawet ta mała moja siostra Urszula była włączona do pracy. Poza tym wiedzieliśmy, że w rodzinie naszej ukrywa się człowiek. Pamiętam, że Konrad przyszedł i powiedział, przyjedzie tu taki pan. Nie ma nazwiska. Wybierz Asiu, może ty wybierzesz dla niego nazwisko. Pierwsze litery to J i K. No, może być Józef. No a nazwisko? Konieczny z konieczności. Wiedziałam, że ten człowiek uszedł z jakoś z takiego okresu aresztowania, że był na liście ludzi, którzy zostali rozstrzelani. To działo się wszystko w Tarnowie. I ten człowiek się u nas ukrywał. Ja byłam bardzo dumna, że wiem o tym, że pomagam mojemu bratu w ukryciu tego człowieka. I wreszcie w 1942 roku, w październiku, mój brat, ukochany mój brat Konrad, żeni się, jest zakochany. Poznał dziewczynę w Warszawie, Alicję Sadkowską i 25 października bierze ślub w Warszawie. Ja tu byłam obecna, przyjechała Alicja do Radomia i była tylko 8 dni szczęśliwa w Radomiu z Konradem. 11 listopada 1942 roku zostaliśmy wszyscy aresztowani z całej rodziny. Jak to? Majdanek. Co to za obóz? Co to jest? Prowadzą nas śnieg, szosa, szczekanie psów, karabiny, wrzask, krzyk. Przyprowadzają nas na... Dziś wiem, to było pierwsze pole. Ale wtedy nic nie wiedziałam. Widziałam druty, widziałam baraki jedne obok drugiego. Śnieg równiusieńki, gładziusieńki. Stopa ludzka tam w ogóle nie stanęła. I do takiego baraku nas wprowadzono. Poszłam do pracy, do szwalni. I już w szwalni można było przez okno, przez wydrapane dziureczki w zamalowanych oknach dojrzeć, że prowadzą tam gdzieś Polaków. Po dwóch czy po trzech dniach wyprowadzili ze szwalni grupę naszą i wyprowadzili od szewców grupę więźniów. I słyszę, Asiu, Asiu, oglądam się. Mój ojciec, nie poznałabym go. Ojciec miał wąsy, a tu goła głowa, szczupły. Skąd ty masz takie buty? Na to zwrócił uwagę. Mamusia mi przysłała. Tutaj? Nie, tatusiu, jeszcze w więzieniu. Ja tutaj pracuję, wiesz? I tu wszyscy ze mną. Jest i Konrad ze mną. Gienek pracuje gdzie indziej, ale tak wszystkich zgromadziłem. Ja jestem szewcem, ja tutaj będę pracował. Krótko, bardzo krótko pracował u szewców. Dostał biegunki. Przyjechaliśmy w styczniu, a ja już w marcu dowiedziałam się
od doktora Pawłowskiego, że ojciec mój został zabity zastrzykiem. Dziś to wiem, co to jest ewipan, ale wtedy po raz pierwszy spotkałam się z tą nazwą. Ojciec dostał do serca ewipan. Obok szwalni była ubikacja. Taka z jednej strony wchodziły kobiety, przegrodzona, z drugiej wchodzili mężczyźni. I my, no, trzeba było sobie radzić. Pukali mężczyźni tam, może coś podacie. No cóż mogłyśmy podać ze szwalni? Jeszcze trochę szmat, skarpetki, koszule. Wypukiwała mi, powiedzcie, żeby ktoś od kozerów przyszedł, od szewców, bo chciałam powiedzieć. Był Tadeusz, który pracował jeszcze u szewców. Spotkałam się z Tadeuszem, to znaczy spotkałam się przez tą ścianę w tej ubikacji i mówię, Tadeusz, czy wiesz, że tatuś nasz nie żyje? Asiu, powiem ci, że nie żyje pan Józef. Został zagazowany. A Alicja ze mną potrzebowała jeszcze, trzeba było z nią podzielić się kawałkiem chleba, bo dla niej ważne było, żeby zdobyć papierosa. Ona nie miała siły nawet zamieść naszego baraku. Zostawała w bloku. Kiedyś zemdlała na apelu, leżała zimą na ziemi. Tak się rozchorowała, że doktor Peżanowska zabrała ją do siebie na rewir. A ja pracowałam dalej w szwalni i myślałam o tym, w jaki sposób zdobyć jakąś koszulkę dla Alicji, bo się pociła, jakąś pajtkę chleba wymienić, bo trzeba było tej Alicji to dać. 30 lipca 1943 roku zmarła moja bratowa. Wracałam ze szwalni, doktor Peżanowska stała przy drutach i wołała, prędko, prędko, już nie będziesz stała na apelu, prędko chodź do baraku. Przyszłam, trzymałam ją za rękę i zdawało mi się, że widzę świecącą się lampę, której ktoś przykręca knot. I tak coraz mniejszy, mniejszy i w końcu, trzymając ją za rękę, nie czuję pulsu. Alicja zmarła. Udało nam się z dr Peżanowską, z Malinką Bielicką, z Wandzią Osowską jeszcze zorganizować spotkanie dla Alicji i dla Konrada. Udało nam się, że razem z grupą murarzy czy stolarzy Konrad przyszedł do rewiru. Spotkali się obydwoje, to gdzieś było 27 albo 28 lipca. Podszedł do niej. To było wielkiej tajemnicy. Jak te moje koleżanki to zorganizowały, trudno powiedzieć. Konrad zemdlał i Alicja zemdlała. Nie można było. A ja stałam obok nich. Ja byłam młodsza, ale ja zdawałam sobie sprawę, że ja jestem silniejsza. Ale cierpiałam nie za siebie, cierpiałam za nich. To było gorsze, to, że się widziało cierpienie swoich najbliższych. I żyło się kategoriami tymi właśnie, co moi bliscy. Pamiętam, że bardzo oburzałam się, oburzało mnie, że przechodzili Polacy nasi, idąc przez bramę i słyszało się Mützen ab. I wiedziałam, że tam nasza inteligencja, nasi oficerowie, nasi lekarze idą i przed takimi żołdakami zdejmują czapkę. Zawsze się tym buntowałam. Dlaczego tak musi być? Dlaczego są tak poniewierani? Może to dziwne, ale jak widziałam, że mężczyźni skaczą żabką po polu, myślałam, jak dobrze, że tam nie ma mojego ojca. Ja nie myślałam, że mój ojciec nie żyje, tylko dobrze, że go tam nie ma i że się już nie męczy.
Tak jak powiedziałam, Alicja zmarła 30 lipca. Musiałam jakoś zawiadomić Konrada poprzez kolegów. Krzyknęłam poprzez druty, żeby zawiadomiono Eugeniusza. To było jeszcze na pierwszym polu, a moi bracia byli na trzecim. Wykrzyknęliśmy, że Alicja nie żyje. Udało się zamienić mnie, zamieniłam się z moimi koleżankami i poszłam na ogródki po to, żeby spotkać się z Konradem. Ten mój ukochany brat popatrzył, mówi: Asiu, ja już nie mam po co żyć. Nie ma ojca, nie ma mojej. I tak przeze mnie cierpicie i nie ma mojej Alicji. Ja nie mam po co żyć. Zobacz, jak wyglądają moje pośladki. Zdjął spodnie i pokazał mi. To tylko skóra na głębokich talerzach biodrowych, nic więcej. Podałam mu kawałek margaryny w papierku. To włożył ten papierek do ust. Tłuszczu, tłuszczu, Asiu. Wiesz, jakbym garczkami tłuszcz pił. Alicja zmarła 30, a Konrad 3 września, czyli miesiąc i 2 albo 3 dni. Zmarł wtedy, kiedy nas z pierwszego pola przeniesiono na pole, przepraszam, z piątego pola przeniesiono na pierwsze. Dowiedziałam się, w którym baraku zmarł Konrad. Oczywiście został spalony tak jak Alicja, jak mój ojciec, jak pozostali bliscy.